szósty patron dla szóstego tramwaju. Co ważne, trzecia kobieta. Pamiętamy w MPK o parytetach. Wanda Rutkiewicz, osoba niezwykła, także dla mnie osobiście bardzo ważna. No nie była łatwą kobietą, oczywiście, ale to tak jest, że dzisiaj jest trudno coś osiągnąć, jeśli się nie ma charyzmy, jeśli się nie ma determinacji, a Wanda ją miała. Ona tylko widziała cel, determinacja i tylko to się liczyło. Zawsze musiała być pierwsza, najlepsza. No, te wszystkie elementy Everest, K2, pierwsza kobieta w ogóle. To jest świetny sposób na to, żeby Wanda żyła, nie? Wanda żyje i jeździ po torach. Chcielibyśmy, aby ten tramwaj, także dla młodych ludzi, był przykładem i apelem o to, aby mierzyć wyżej, marzyć więcej, marzyć ambitniej, a wtedy można osiągnąć najwyższe cele. Bo co ważne, choćby umrzeć spełniając marzenia, to piękniejsze niż umrzeć jako niespełniony człowiek. I o to będę chciał apelować także do młodych wrocławian i mam nadzieję, że ten tramwaj o tym będzie przypominać.